wkładu, jaki używam, to Studio Fix Fluid z Maca. Uwielbiam go za jego kolor. To jest najjaśniejszy NC15 z żółtym odcieniem. Właśnie ten żółty odcień najbardziej w nim cenię, dlatego że moja świnkowa różowa buzia pięknie się neutralizuje. I używam do tego jednego w sumie z moich ulubionych do podkładu pędzli, czyli Zinglota Duo Fiber 27TG. Korektorek pod oko Mac Pro Longwear w tym samym odcieniu co podkład NC15. To nie z taką pompką. Jedno oczko jest, drugie nie. No i robimy drugie oczko. Matuję swoją twarz pudrem ryżowym z Kreolanu Antishine. Uwielbiam go. Właśnie na lato. W zimę go praktycznie nie stosuję od wielkiej imprezy, tylko i wyłącznie, bo zbyt mocno wysusza moją skórę jednak. Jest mocno odwodniona w zimę. W lato nie mam tego problemu, więc stosuję bardzo, bardzo cieniutką warstwę tego przezroczystego pudru na całą twarz. I tak, ja używam do tego celu puszku Zinglota. I przykładam na razie tam, gdzie chcę go mieć więcej, czyli tutaj w strefie T. I to bardzo, bardzo delikatnie wklepuję. Dobra, to teraz róż. I do różu używam pędzelka Okuro H21. Dobra, widzę właśnie, że zapomniałam brwi. Wybaczcie, ale to pierwszy film i po prostu jestem nieogarnięta. Przykładem kolejnym jest to, że wniosłam temperówki do kratki. Temperuję moją kratkę do brwi, bo jest totalnie tępa. To jest kratka z Maca, Dirty Blonde, kolor. To jest kratka taka woskowa. Ona ma delikatny kolor. Znaczy, można przycisnąć, prawda? I jest mocniejszy. Właśnie to jest jej fajny plus. A to, że ma wosk, sprawia, że one są od razu utrwalone w swoim kształcie. Są po prostu bardziej grzeczne. I takimi bardzo, bardzo delikatniutkimi ruchami po prostu ją przyciemniam. Normalnie kiedyś regularnie chodziłam na henne, ale pewne rzeczy się zmieniły i jakoś cała nigdy nie mogę do tego usiąść. Nie wiem, po prostu nie mogę. Grzebyczek taki zwykły, tam jednorazowy. Przeczesuję, bo w tym momencie kredka pięknie się wtapia. Jeśli na przykład malujecie sobie brwi, czymkolwiek, czy to jest cień, czy kredka, jakiegokolwiek typu, jeśli widzicie, że są jakieś takie troszeczkę jakby plamki, to kolor nie jest równomiernie rozprowadzony. Weźcie taki dosłownie grzebyczek i zróbcie po prostu przeczeszcie brew. Często to właśnie dzięki temu zabiegowi ten barwnik pięknie się rozprowadzi równomiernie na włoskach. Jeszcze tutaj odrobinę przy nasadzie. Nasada brwi jest bardzo ważna. Dobra, ekstra. Teraz usta. Jako że Red Lipstick Monster, no to czerwone usta. Jeśli się śpieszę, maluję po prostu błyszczykiem z lekkim kolorem, dobranym pod kolor różu. A jeśli mam troszkę więcej czasu lub chcę jakoś tak bardziej wyraziście wyglądać, stosuję pomadkę. Pokażę Wam te, które po prostu do tego makijażu najbardziej lubię. Dzisiaj właśnie zastosujemy Russian Red
czysty, czysty, czerwoniutki kolor. Super fajny, super modny jest ostry pomarańcz. To jest z Catrice 60 Old Juicy. Koralik. Piękny, piękny koral. Vegas Vault z Maca. Piękny taki przytłumiony róż. To jest Coral Coat z Como. Super mocny różowy Ultra z Rimmela. 38 In Vogue. I odważny fiolecik z Como też. Heather Obsession 306. Dobra, robimy czerwony. Zawsze jak robię wyraźne usta, zawsze obrysowuję konturówką. Robi to różnicę przy takim długotrwałym, wielogodzinnym noszeniu. Po prostu na początku oczywiście nie byłoby różnicy, ale potem widać ją bardzo mocno, jeśli chodzi o to, jak się pomadka zachowuje. Więc najpierw obrysowuję tą krebeczką, zaczynając tutaj od łuku Kupidyma. Dobra, fajnie. I teraz ten Russian Red. Tak wklepuję ten kolor. Wklepana pomadka mocniej wtopia się w usta i na dłużej zostaje. Wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.